Witajcie. Chyba żadna dieta nie budzi tyle kontrowersji, co dieta Kwaśniewskiego. O ile jeszcze 30-40 lat temu większość lekarzy była zdecydowanie przeciwna stosowaniu tej diety, o tyle teraz zdania są podzielone. Część lekarzy jest za stosowaniem tej diety, część jest zdecydowanie przeciwna, natomiast pozostali nie wiedzą, po której stronie się opowiedzieć. To samo dotyczy zresztą dietetyków. Diety wysokotłuszczowe zawierają ponad 60% tłuszczów, natomiast na pozostałe 40% przypadają białka i węglowodany. Przy czym bardzo często zawartość węglowodanów nie przekracza 10%. Wiele razy dieta Kwaśniewskiego była krytykowana, głównie przez środowiska lekarskie, które zarzucały jej, że ze względu na zawartość dużej ilości tłuszczów nasyconych zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu czy zawału mózgu, bo zawał dotyczy rzecz jasna nie tylko serca, ale także różnych innych narządów, czy ogólnie dieta ta miała zwiększać ryzyko wystąpienia miażdżycy. Natomiast tak naprawdę, i trzeba to oczywiście przyznać, że założenie to nie miało pokrycia w żadnych badaniach. Dlatego, że badania, na które powoływały się te środowiska, rzeczywiście wskazywały, że stosowanie diety bogatotłuszczowej prowadzi do tych chorób, jednak nie stanowiły nic o ilości węglowodanów. Czyli bardzo często powoływano się na osoby, które spożywały czy stosowały dietę bogatotłuszczową, ale jednocześnie normo lub nawet bogatowęglowodanową. I to nie ulega żadnej wątpliwości, że dieta bogatotłuszczowa przy wysokim spożyciu węglowodanów albo nawet przy prawidłowym spożyciu węglowodanów jest dietą szkodliwą. Natomiast trzeba sobie tutaj rzecz jasna powiedzieć, że dieta wysokotłuszczowa Kwaśniewskiego musi spełniać dwa warunki. Po pierwsze, musi być dietą bogatotłuszczową, a po drugie, musi być dietą niskowęglowodanową. Bez spełnienia tego drugiego warunku, czyli bez ograniczenia podaży węglowodanów, no nie jest to dieta Kwaśniewskiego. Czyli bardzo często wyobrażamy sobie, że tłuszcze zwierzęce nasycone nam szkodzą, wyobrażając sobie na przykład frytki, pizzę polaną tłuszczami, a tymczasem nie ma to w ogóle nic wspólnego z dietą wysokotłuszczową, niskowęglowodanową, dlatego że pizza czy frytki przecież zawierają bardzo dużą ilość węglowodanów. Środowiska lekarskie bardzo często powoływały się na to, że dieta bogatotłuszczowa Kwaśniewskiego nie ma badań, rzetelnych badań, które by potwierdzały bezpieczeństwo stosowania tej diety. Niemniej trzeba zwrócić uwagę, że od czasów wprowadzenia tej diety i stosowania tej diety przez wiele osób, które jest zwolennikami jej stosowania, upłynęło już ponad 40 lat. Chybione jest zatem twierdzenie, że w tym czasie nie powstały żadne badania lub w tym czasie nie dokonano żadnych obserwacji. W tym miejscu chciałbym zasygnalizować, że nagrywając ten film nie wykazuję żadnego konfliktu interesów. To znaczy ani nie jestem wybitnym zwolennikiem tej diety, bo nie jestem na diecie Kwaśniewskiego, ani też nie jestem przeciwnikiem tej diety, ponieważ nie jestem na przykład kardiologiem. Badania na temat tej diety, o których wcześniej wspomniałem, tak naprawdę zaczęły się pojawiać w większej ilości dopiero po roku 2000. I do 25 badań, które po tym roku powstały, oceniających wpływ diety wysokotłuszczowej, a niskowęglowodanowej, spośród tych 25 badań tylko 4 wykazywały jakikolwiek związek z chorobami serca i układem krążenia. Większość nie wykazywała żadnego związku lub nawet wskazywała, że ryzyko zawału serca czy udaru mózgu na diecie bogatotłuszczowej i niskowęglowodanowej jest niższe niż w populacji stosującej standardowy model żywienia, a więc w takiej, gdzie spożycie węglowodanów stanowi około 60% zapotrzebowania energetycznego. Natomiast pojawiły się w roku 2006, 2009 i 2010 bardzo poważne, duże badania, tak zwane metaanalizy, które oceniły bardzo duże kohorty,
na temat stosowania diet właśnie wysokotłuszczowych i bogatowęglowodanowych. Wszystkie te badania, o których teraz mówię, te metaanalizy, są dostępne w opisie pod tym filmem. I te badania, czyli z 2006, 2009 i 2010 roku, przebadały pierwsze badanie 1200 osób, drugie 82 tysiące osób, a trzecie badanie to była bardzo duża kohorta licząca około 340 tysięcy osób stosujących diety wysokotłuszczowe i niskowęglowodanowe na przestrzeni ostatnich 23 lat. Badania te nie tylko nie wykazały żadnego związku pomiędzy stosowaniem takich diet a ryzykiem choroby serca, układu krążenia, zawałem serca czy udarem mózgu, ale co więcej, wykazały nawet, że to ryzyko w niektórych przypadkach może być jeszcze mniejsze. A poza tym badania te wykazały, że diety wysokotłuszczowe i niskowęglowodanowe mają zdecydowanie większą przewagę nad dietami bogatowęglowodanowymi, a niskotłuszczowymi. Ostatnie badanie, o którym mówię, czyli te, w którym przebadano 340 tysięcy osób na przestrzeni 23 lat, oczywiście uwzględniało wiek tych osób i wykazało, że spośród tych 347 tysięcy osób jedynie 3 tysiące osób zachorowało na zawał serca, co stanowi no mniej czy około 3% populacji, a więc wyniki nie potwierdziły żadnego związku między chorobami układu krążenia a stosowaniem diet wysokotłuszczowych. Ponadto na diecie wysokotłuszczowej i bardzo niskowęglowodanowej zwykle poprawia się profil lipidowy pacjentów. Dochodzi do obniżenia stężenia trójglicerydów, poprawy wskaźników transportowych cholesterolu, zwłaszcza do wzrostu HDL. Czasami tutaj ta dieta nie ma żadnego wpływu na cholesterol HDL, czasami prowadzi do wzrostu, czasami prowadzi do spadku. W zasadzie jeżeli chodzi o cholesterol, wyniki bywają różne. Jeżeli chodzi o trójglicerydy, to zwykle prowadzi do ich spadku. Oczywiście mówimy tutaj o pomiarach dokonywanych w warunkach standardowych, a więc na czczo po 12-godzinnej przerwie w spożywaniu pokarmów wykonywanych rano, tak jak wykonuje się badania biochemiczne, laboratoryjne we krwi żylnej. Jak to w ogóle jest możliwe, że spożywając produkty o wysokiej zawartości cholesterolu w tak mały, znaczący sposób wpływamy na wzrost jego stężenia we krwi? Trzeba pamiętać o tym, że za wzrost stężenia cholesterolu czy w ogóle pogorszenia się parametrów lipidowych odpowiadają głównie węglowodany. Dieta bardzo niskowęglowodanowa, dostarczająca większej ilości cholesterolu, sprawia, że organizm przestaje wytwarzać endogennie ten cholesterol, ponieważ ma go dostarczony w pożywieniu. A więc całkowita ilość tego cholesterolu wynosi konstans. W związku z tym diety te nie mają znaczącego wpływu na wzrost stężenia cholesterolu. Oczywiście pod warunkiem, że są to diety niskowęglowodanowe, bo jeżeli jest to dieta wysokotłuszczowa i bogatowęglowodanowa, to jak najbardziej niekorzystny wpływ tutaj takiej diety się ujawnia. Po drugie, organizm pozbawiony węglowodanów zostaje zmuszony do wykorzystania jako źródła energii tłuszczów. Jak to się dzieje? Osoby na diecie Kwaśniewskiego wysokotłuszczowej chudną i to chudną około 4, 5, czasami 6 kg w ciągu miesiąca. Dlaczego? Po pierwsze, ma na to wpływ kilka czynników. W pierwszej kolejności organizm zużywa zapasy glikogenu, które znajdują się w mięśniach szkieletowych i wątrobie. Glikogen gromadzi, wiąże dużą ilość wody. Zużycie zapasów glikogenu wiąże się z oddawaniem większej ilości moczu i po prostu z pewnym odwodnieniem organizmu. Stąd spada masa ciała, która nie jest w początkowych dniach związana z utratą tkanki tłuszczowej. Dopiero później, gdy wyczerpią się zasoby glikogenu, dochodzi do gwałtownego rozkładu tkanki tłuszczowej. Jak to możliwe, że rozkłada się tkanka tłuszczowa, pomimo tego, że dostarczamy tłuszcz? Tak jak wcześniej wspomniałem, w wyniku niedoboru węglowodanów organizm zostaje zmuszony do właśnie wykorzystania jako źródła energii tłuszczów. Dzieje się to na kilka sposobów. Po pierwsze, wzrasta stężenie amin katecholowych, głównie adrenaliny i norepinefryny. Aminy katecholowe spowodują powstawanie z ATP, czyli adenozonotrifosforanu, tak zwanego CAMP, czyli cyklicznego adenozynomonofosforanu, który
nasila aktywność lipazy hormonowrażliwej. Lipaza hormonowrażliwa rozpoczyna rozkład triacyloglicerolu w tkance tłuszczowej, w związku z tym właśnie zmniejsza się masa tkanki tłuszczowej, aczkolwiek nie maleje liczba komórek tłuszczowych, czyli adipocytów. Po drugie, moi drodzy, w wyniku spożywania pokarmów bogatotłuszczowych, a niskowęglowodanowych zwiększa się stosunek glukagonu do insuliny. Następuje wzrost stężenia glukagonu, a spadek stężenia insuliny. W wyniku działania glukagonu dochodzi z jednej strony do glukoneogenezy, dlatego że część glukozy musi być syntetyzowana, dlatego że jak pamiętacie z pozostałych moich filmów, są takie komórki, które nie potrafią funkcjonować bez glukozy. Na przykład niektóre elementy morfotyczne krwi. Erytrocyty mogą wykorzystywać wyłącznie glukozę do procesów metabolicznych. W związku z tym glukagon nasila proces glukoneogenezy, ale jednocześnie działa antagonistycznie w stosunku do insuliny, a więc zwiększa proces katabolizmu, dotyczy to głównie tkanki tłuszczowej. Nasila więc działanie lipaz i rozkład właśnie tłuszczów w tkance tłuszczowej. Kolejnym takim czynnikiem sprawiającym, że ludzie na tej diecie chudną, jest mniejsze spożycie kaloryczne. Wbrew pozorom dieta wysokotłuszczowa nie zwiększa dobowego spożycia kalorii. Ludzie po spożyciu posiłku bogatotłuszczowego, a niskowęglowodanowego najczęściej przez długi czas czują sytość. Jak to się dzieje? Po pierwsze dlatego, że po takim posiłku zmniejsza się stężenie greliny wydzielanej przez żołądek. Po drugie, moi drodzy, dlatego, że poprzez wpływ na leptynę, tak zwany neuropeptyd X w mózgu, hamowany jest apetyt. Czyli dieta wysokotłuszczowa hamuje apetyt. Poza tym tłuszcz spowalnia perystaltykę żołądka i jelit, przez co pokarm dłużej zalega w żołądku. A skoro dłużej zalega w żołądku, to przez dłuższy czas odczuwamy sytość. Dlatego ludzie na tej diecie spożywają czasami 1, 2, maksymalnie 3 posiłki w ciągu dnia, no i czują się dalej nasyceni. Czyli to są podstawowe mechanizmy, które prowadzą do utraty masy ciała na dietach wysokotłuszczowych, ubogo-węglowodanowych. Natomiast warto zwrócić także uwagę, że dieta Kwaśniewskiego jest dietą ketogenną. Tutaj zaraz zarzucą mi osoby, które stosują tę dietę, że to nie jest dieta ketogenna, że osoby te dokonują pomiaru stężenia ciał ketonowych w moczu i absolutnie tutaj nie dochodzi do ketozy. Owszem, dochodzi do ketozy. Diety niskowęglowodanowe i wysokotłuszczowe są dietami ketogennymi. Nie jest to może taka typowa, stricte dieta ketogenna, jednak zawsze dochodzi do pewnej ketozy. Ketozy, czyli zwiększenia stężenia ciał ketonowych we krwi powyżej fizjologicznego poziomu, czyli 0,2 mmol na litr, a dotyczy to głównie kwasu hydroksymasłowego w 80%, a w pozostałych 20% dotyczy to acetoocetanu i acetonu, zawsze na tej diecie dochodzi do zwiększenia ciał ketonowych. Pamiętajmy, że ciała ketonowe w moczu pojawiają się dopiero, gdy stężenie ich we krwi już znacznie przekracza wartości fizjologiczne. Jeżeli te stężenie we krwi nieznacznie przekracza wartości fizjologiczne, a to już jest ketoza, to jednak ich wydalanie w moczu jeszcze nie występuje. W związku z tym testy paskowe w moczu nie są dokładne. Natomiast jaki to ma wpływ dla osób, które stosują tę dietę? O diecie ketogennej mówiłem w osobnym odcinku, w osobnym programie, ale trzeba zwrócić uwagę, że dieta Kwaśniewskiego może wykazywać niektóre cechy wspólne z dietą ketogenną. To znaczy działać korzystnie w chorobie Parkinsona, Alzheimera, epilepsji, dlatego że wpływa na przykład na syntezę beta-amyloidów w mózgu, a poza tym zwiększa układ endogennych przeciwutleniaczy w centralnym układzie nerwowym, a dotyczy to zwłaszcza semichinonu pierwszego i semichinonu drugiego. Poza tym u osób na tej diecie obserwuje się także korzystny wpływ w niektórych chorobach autoimmunologicznych, na przykład w reumatoidalnym zapaleniu stawów, w toczniu, a zwłaszcza w cukrzycy typu drugiego. W cukrzycy, w nieprawidłowej glikemii nadczo, czy na przykład w insulinooporności jest to zrozumiałe, bo dostarczając mniejszą ilość węglowodanów, zmniejsza się rzeczywiście zapotrzebowanie na insulinę. W związku z tym niektóre osoby mogą nawet całkowicie odstawić leki związane z przyjmowaniem ich w związku z cukrzycą typu drugiego, albo w związku z insulinoopornością, albo w związku z nieprawidłową glikemią nadczo. Natomiast jeżeli chodzi o choroby z autoagresji, to zaobserwowano, że taka dieta
prowadzi do zwiększenia syntezy niektórych związków o charakterze przeciwzapalnym i przeciwutleniającym endogennie. Do takich związków zaliczamy m.in. glutation GSH w postaci oczywiście zredukowanej, ale także SOD, czyli dysmutazę ponadtlenkową i peroksydazę glutation. Dochodzi do zwiększenia się stężenia endogennych przeciwutleniaczy. Natomiast jeszcze jedno ciekawe zjawisko związane z tą dietą, aczkolwiek jest to związane z mniejszą podażą białka głównie niż z większą podażą tłuszczów, mianowicie u osób na tej diecie obserwowane jest zjawisko autofagocytozy, autofagi albo mikroautofagi, które polega na tym, że dochodzi do samotrawienia niektórych uszkodzonych komórek przez organizm. W związku z tym może mieć to korzystny wpływ w niektórych chorobach, a także dochodzi do zmniejszenia stężenia cytokin prozapalnych, interleukiny pierwszej, szóstej i TNF-alfa, co może wywierać działanie ochronne w chorobach autoimmunologicznych, w których, jak pamiętamy, w leczeniu często stosuje się przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko właśnie cytokinom prozapalnym. Tutaj dochodzi do zmniejszenia się cytokin prozapalnych pod wpływem samej diety. Dobrze, ale na co trzeba jeszcze zwrócić uwagę? Na to trzeba zwrócić uwagę, że w związku ze zwiększeniem się stężenia ciał ketonowych, ciała ketonowe przenikają przez barierę krew-mózg, a więc wywierają działanie ośrodkowe na centralny układ nerwowy. Czasami może ta dieta u niektórych osób prowadzić do nadmiernego pobudzenia, euforii, czasami zwiększonej podatności na stres, czy nawet agresji, w związku z wpływem na mózg ciał ketonowych. Zwykle dotyczy to pierwszych 2-3 tygodni stosowania tej diety, po czym te objawy ustępują. Zresztą każda zmiana diety wymusza na organizmie pewne procesy homeostazy, czyli przystosowania się do nowych warunków. Każda zmiana diety będzie powodowała stres. Jeżeli ktoś do tej pory cały czas odżywiał się węglowodanami, jest uzależniony od cukru i nagle wprowadzi dietę Kwaśniewskiego, to rzecz jasna, że zanim organizm się do takiej diety przystosuje przez 2-3 tygodnie, to będzie taka osoba na tej diecie się bardzo źle czuła. Dlatego ja nie jestem zwolennikiem zmiany, jakiejkolwiek zmiany drastycznej diety u osób na przykład po świeżo po zawale serca, u osób na przykład z niewyrównaną cukrzycą, bo zapewniamy tym osobom wtedy dodatkowy stres. To nie jest dobry moment wtedy na wprowadzenie jakichkolwiek zmian diety, które wymuszają na organizmie dodatkowy stres i warunki przystosowawcze. Dobrze, moi drodzy, a więc teraz pytanie, czy taka dieta rzeczywiście ma same plusy, a nie ma żadnych minusów? Oczywiście, że nie. Ja wiele razy mówiłem, że dieta powinna być ustalana indywidualnie i dotyczy to też diety Kwaśniewskiego. Wspomnijmy tutaj, że pojęcie dieta optymalna nie zostało wprowadzone przez same osoby stosujące tę dietę. Nie zostało jakby wprowadzone przez żadne organizacje do spraw zdrowia, żywienia czy zajmujące się długotrwałym wpływem tej diety na organizm. I tak naprawdę, moi drodzy, są przypadki, kiedy taka dieta wysokotłuszczowa może wywierać negatywne skutki na organizm. Zwróćmy uwagę, że nie każdy może tolerować takiej dużej ilości tłuszczu. Jak powiedziałem, spowalniają one perystaltykę żołądka i powodują długotrwałe uczucie sytości. Osoba, która cierpi na dyspepsję, zaburzoną motorykę przewodu pokarmowego, zaburzone opróżnianie żołądka, osoba po gastrektomii, cierpiąca na tak zwany zespół clamping syndrome, albo osoba z przewlekłym zapaleniem trzustki, która ma upośledzoną czynność zewnątrzwydzielniczą soków trzustkowych, które właśnie odpowiadają m.in. za trawienie tłuszczy, osoba po cholecystektomii, czyli z upośledzonym wydzielaniem żółci, prawda, bez pęcherzyka żółciowego, może na takiej diecie czuć się źle. Natomiast warto zwrócić uwagę, że u osób na przykład z IBS, czyli Irritable Bowel Syndrome, i u osób na przykład z wrzodzącym zapaleniem jelita grubego, tłuszcze zwierzęce, a zwłaszcza masło, są zdecydowanie lepiej tolerowane niż tłuszcze roślinne. Dalej, moi drodzy, kolejną sprawą jest to, że taka dieta spowalniając perystaltykę przewodu pokarmowego może niekiedy prowadzić do zaparć. Można temu przeciwdziałać, zwiększając podaż niektórych warzyw w diecie, które są dozwolone do stosowania w tej diecie. Ale tak jak powiedziałem, takie warzywa jak brokuły, kalafior, sałata czy kapusta, które są dozwolone w tej diecie, u niektórych osób mogą powodować dolegliwości, z kolei ze względu na większą zawartość FODMAPS, czyli fermentujących węglowodanów i polioli.
Dalej, moi drodzy, zwróćmy także uwagę, że smalec sam w sobie to są tak zwane puste kalorie. Może on nie wywiera takiego negatywnego wpływu na układ sercowo-naczyniowy, ale tak naprawdę nie ma wartości odżywczej poza wartością energetyczną. Nie ma w nim witamin, składników mineralnych, a dieta powinna opierać się także na zawartości jakichś składników odżywczych i dostarczać witaminy i składniki mineralne. Kolejnym argumentem czy wątpliwością jest czasami zbyt mała podaż białka w tej diecie. O ile dla osób prowadzących zwyczajny, w cudzysłowie, tryb życia może być ona wystarczająca, o tyle na przykład dla osób, które budują masę ciała, może być przydatna na okresie redukcji. Pytanie, czy na okresie, kiedy już budujemy masę mięśniową, bo na samym tłuszczu mięśni nie zbudujemy. Wiadomo, że w skład mięśni wchodzą białka budulcowe, których resynteza zachodzi gwałtownie w wyniku właśnie procesów anabolicznych, gdy budujemy masę mięśniową. Dalej, moi drodzy, na przykład po oparzeniach, po operacjach albo w osteoporozie zwiększa się również zapotrzebowanie na białko w diecie. Kolejnym takim wątpliwością jest ładowanie węglowodanami, carboloading, o którym mówiłem w innym filmie. Oczywiście wiele osób będzie tutaj powtarzać, że na diecie wysokotłuszczowej osiąga bardzo dobre rezultaty w sportach wytrzymałościowych, na przykład w biegach długodystansowych. Pytanie tylko, czy na przykład na carboloading te rezultaty by nie były jeszcze lepsze. Dobrze, moi drodzy, a kolejnym takim argumentem jest na przykład zawartość Neu5GC w mięsie wieprzowym. Już mówiłem w jednym z moich filmów, że Neu5GC jest rozpoznawany w naszym organizmie jako antygen, przeciwko którym nasz organizm wytwarza przeciwciała AB Neu5GC, które wykazują potencjalnie szkodliwy wpływ. A poza tym Neu5GC w perspektywie długotrwałej, wieloletniej może odgrywać pewną rolę w powstawaniu chorób nowotworowych. W związku z tym wydaje się uzasadnione, że żeby u osób na tej diecie wprowadzić pewną suplementację, na przykład zwiększyć podaż niektórych przeciwutleniaczy, takich jak witamina C, takich jak na przykład beta-karoten, których w tej diecie może rzeczywiście brakować. Kolejnym takim argumentem i bardzo ciekawym zagadnieniem jest to, że ze względu na zmniejszoną ilość białka i węglowodanów u ludzi stosujących dietę Kwaśniewskiego zaobserwowano zmniejszoną zawartość mucyn w ślinie i w śluzie, wydzielającym się do światła przewodu pokarmowego, zwłaszcza do jelita grubego i do żołądka. Mucyny wywierają działania, to są glikoproteiny, czyli białka w połączeniu z resztami cukrowymi, wywierają one ochronny, cytoprotekcyjny wpływ na błonę śluzową przewodu pokarmowego, a także biorą udział w ochronie przed pasożytami, takimi jak na przykład Salmonella, Shigella, Helicobacter pylori, a także wchodzą w skład śliny i wywierają efekt bakteriostatyczny. Przypuszcza się, chociaż nie zostało to potwierdzone żadnymi badaniami, że u tych osób ze względu na zmieniony skład śliny i śluzu może istnieć zwiększone ryzyko infekcji przewodu pokarmowego niektórymi pasożytami, właśnie takim jak Salmonella, Shigella, Helicobacter pylori, ze względu właśnie na mniejszą zawartość ochronnych mucyn, które znajdują się w śluzie i ślinie, w przewodzie pokarmowym u tych osób stosujących właśnie diety wysokotłuszczowe, ubogo węglowodanowe. Dobrze, moi drodzy, myślę, że to tyle na temat tej diety Kwaśniewskiego. Ten film miał przede wszystkim uświadomić, że tak naprawdę z jednej strony dieta powinna być dobierana indywidualna, nie ma tak zwanej diety optymalnej dla każdego, ale również zwrócić uwagę, że tłuszcze nasycone zwierzęce, które oskarżane były przez długi czas za choroby serca, tak naprawdę na diecie ubogowęglowodanowej nie obserwuje się takich negatywnych skutków działania tych tłuszczy. Co więcej, osoby na tej diecie, które osiągają korzyści ze stosowania tej diety, mogą te korzyści być związane z utratą masy ciała, bo otyłość, nadwaga niewątpliwie są czynnikami ryzyka i zespołu metabolicznego, i miażdżycy, i chorób układu krążenia. Utrata masy ciała u osób na diecie Kwaśniewskiego może być niezależnym czynnikiem chroniącym te osoby właśnie przed chorobami krążenia. Dobrze, to tyle na ten temat. Pozdrawiam Was. Cześć.